Hakerzy publikują dane osobowe tysięcy funkcjonariuszy policji amerykańskiej i agentów federalnych. Grupa hakerów złamała kilka stron powiązanych z FBI i przesłała ich zawartość do sieci, w tym dziesiątki plików zawierających dane osobowe tysięcy agentów federalnych i funkcjonariuszy organów ścigania, dowiedział się TechCrunch. Hakerzy złamali trzy strony powiązane ze Stowarzyszeniem Narodowej Akademii FBI, koalicją różnych rozdziałów w Stanach Zjednoczonych promującą przywództwo federalne i egzekwowanie prawa oraz szkolenia w Akademii Szkoleniowej FBI w Quantico 2. Hakerzy wykorzystali wady na co najmniej trzech stronach z rozdziałami organizacji, których nie nazywamy, i pobrali zawartość każdego serwera www. Następnie hakerzy umieszczają dane do pobrania na własnej stronie internetowej, której nie nazywamy ani nie łączymy, biorąc pod uwagę wrażliwość danych. Arkusze kalkulacyjne zawierały około 4000 unikalnych rekordów po usunięciu duplikatów, w tym nazw członków, kombinacji osobistych i rządowych, adresów e-mail, tytułów stanowisk, numerów telefonów i ich adresów pocztowych. FBI NAA nie mogła zostać osiągnięta po komentarzach poza godzinami pracy. Jeśli słyszymy, zaktualizujemy. TechCrunch rozmawiał z jednym z hakerów, którzy nie zidentyfikowali jego nazwiska, za pośrednictwem szyfrowanego czatu w piątek. Dakowaliśmy ponad 1000 witryn, powiedział haker. Teraz tworzymy wszystkie dane i wkrótce zostaną one sprzedane. Myślę, że coś innego opublikuje z listy dakowanych witryn rządowych. Zapytaliśmy, czy haker obawiał się, że pliki, które udostępnią do pobrania, narazią agentów federalnych i organy ścigania, prawdopodobnie tak, powiedział haker. Haker twierdził, że ma ponad 1000000 danych CIC na pracownikach w wielu amerykańskich agencjach federalnych i organizacjach użyteczności publicznej. Nie jest niczym niezwykłym, że dane są kradzione i sprzedawane na forach hakerskich i targowiskach w ciemnej sieci, ale hakerzy powiedzieli, że będą oferować dane za darmo, aby pokazać, że mają coś interesującego. Bez pytania haker wysłał link do innej strony rozdziału FBI NAA, o której twierdzili, że włamali się. Kiedy otworzyliśmy stronę w sesji przeglądarki Tor, strona internetowa została zniszczona, w widocznym momencie wyświetlał zrzut ekranu zaszyfrowanego czatu przed chwilą. Haker, jeden z ponad 10, powiedział, wykorzystywał exploity publiczne, wskazując, że wiele trafionych stron internetowych nie było aktualnych i miało przestarzałe wtyczki. W zaszyfrowanym czacie haker dostarczył również dowody innych naruszonych stron internetowych, w tym poddomeny należącej do giganta produkcyjnego Foxconn. Jedno z podanych linków nie wymagało nazwy użytkownika ani hasła, ale ujawniało backend systemu poczty internetowej opartego na Lotus, zawierającego tysiące rekordów pracowników, w tym adresy e-mail i numery telefonów. Ich cel końcowy, doświadczenie i pieniądze, powiedział haker.